Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji wychowania fizycznego. Dzisiaj mam ten luksus, że mogę dla Was nagrać sali gimnastycznej, w związku z czym mam nadzieję, że to zdjęcie będzie, to wideo będzie dla Was dużo bardziej przejrzyste, dużo bardziej wyraźne i lepiej Wam się będzie w ten sposób ćwiczyć. I co będzie dzisiaj tematem dzisiejszej lekcji? Tematem dzisiejszej lekcji będzie rozgrzewka i ćwiczenia, które występują w rozgrzewce. Ale po pierwsze, po co w ogóle uczyć się rozgrzewki i po co się rozgrzewać? Rozgrzewka jest nam bardzo potrzebna podczas aktywności fizycznej, ponieważ zabezpiecza nas przed kontuzjami i umożliwia nam pracę na większej intensywności. W momencie, kiedy się rozgrzejemy, to jak sama nazwa wskazuje, podniesiemy temperaturę naszego ciała i wtedy nasze mięśnie i stawy stają się bardziej elastyczne, lepiej przenoszą siły, są mniej podatne na zwichnięcia, naderwania czy inne tego typu urazy. Dodatkowo przy wyższej temperaturze ciała poprawia się działanie różnych rzeczy w mięśniach, nie będę się teraz w to zagłębiał, które powodują, że nasze mięśnie rozwijają lepszą, większą siłę, więcej krwi tam dociera, są lepiej unerwione. I po to się też uczycie rozgrzewki, żeby wykonywać ją samodzielnie, że jeśli kiedyś Wam przyjdzie do głowy iść gdzieś poćwiczyć, to żebyście byli w stanie się samodzielnie rozgrzać, żebyście nie potrzebowali tego za każdym razem WF-isty albo trenera czy instruktora. Taką bardzo popularną rozgrzewką na lekcjach WF-u jest skrócona rozgrzewka gimnastyczna, w której ćwiczenia są według ustalonej kolejności. Ja jednak uczę Was trochę innej rozgrzewki. Uczę Was prostszego schematu rozgrzewki po to, żebyście byli w stanie pamiętać o każdym elemencie swojego ciała, abyście się równomiernie rozgrzali. W rozgrzewce gimnastycznej skróconej też oczywiście każdą część ciała się tak naprawdę rozgrzewa, ale ten schemat jest trudniejszy moim zdaniem do zapamiętania. Są też inne modele rozgrzewek, jest rozgrzewka RAP, jest rozgrzewka RMAP, ale o tym będzie w opisie pod filmem. Rozgrzewkę dzielimy sobie na przynajmniej dwa etapy, a bardziej zaawansowane rozgrzewki na więcej etapów. Pierwszym celem naszej rozgrzewki jest podniesienie temperatury ciała i przygotowanie układu krążeniowo-oddechowego do pracy. Na WF-ie to robimy na przykład grając w różnego rodzaju gry ożywiające lub robiąc ćwiczenia w biegu dookoła sali. Potem przechodzimy do rozgrzewki, gdzie pobudzamy nasze mięśnie i stawy do coraz mocniejszej pracy w coraz większym zakresie ruchu. I tą rozgrzewkę w tym schemacie, którego ja Was uczę, robimy albo z góry na dół, albo od dołu do góry. To jest taki prosty schemat, którego nauczył mnie jeszcze jeden z moich trenerów karate, sensei Bogdan Łoborzewicz. I dzięki temu, kiedy jeździłem na zawody jeszcze jako nastolatek, kiedy nie studiowałem wychowania fizycznego, nie miałem tej wiedzy, którą uzyskałem na studiach, pomimo tego, że nie byłem osobą wykwalifikowaną, potrafiłem się samodzielnie rozgrzać i wyjść do konkurencji swojej w pełni rozgrzanej i bezpiecznej. Rozgrzewkę można też podzielić na rozgrzewkę ogólną i specjalną, na przykład kiedy jesteśmy na zajęciach, na których robimy elementy piłki nożnej, to też część rozgrzewki ogólnej robimy bez piłek, część specjalną robimy z piłkami, ta część specjalna ma nas przygotować do ćwiczeń już w konkretnej dyscyplinie. Jak pewnie zauważyliście, na każdym WF-ie staramy się wykonać trochę inną rozgrzewkę, dlatego że też każdy temat lekcji się czymś różni, więc pod inne ćwiczenia się będziemy rozgrzewać. Ale najważniejsze jest to, żebyście potrafili zrobić rozgrzewkę ogólną. I dzisiaj zrobimy tak, że zaprezentuję Wam kilka ćwiczeń na całe ciało, na dwa etapy rozgrzewki, na przyspieszenie układu krążeniowo-oddechowego i potem na rozgrzanie wszystkich segmentów ciała od góry do dołu. Wy sobie ten schemat, te ćwiczenia sobie przećwiczycie i na jednym z kolejnych WF-ów będziecie już rozgrzewkę sobie robić samodzielnie.
jesteście gotowi do pracy, w związku z czym ja zaczynam. Pierwsza część to jest spokojne pobudzenie naszego ciała, rozbudzenie go, dlatego że przed chwilą siedzieliśmy, nie robiliśmy nic prawdopodobnie, więc musimy stopniowo podnosić nasze możliwości wysiłkowe i zaczynamy od marszu w miejscu. W marszu w miejscu odrywamy tylko pięty i takie ćwiczenie powinniśmy wykonywać od 30 sekund do minuty, a jeśli jest zimno, albo się czujemy bardzo zastani, możemy to zrobić nawet dłużej. W momencie, gdybyście ćwiczyli w miejscu, gdzie macie odpowiednio dużo przestrzeni, to możecie spokojnie wykonać ćwiczenia takie jak zwykły marsz. Nie musicie za każdym razem maszerować w miejscu. Kolejną opcją w takim spokojniejszym tempie jest dotykanie łokciem kolana po przeciwnej stronie. Tu zauważcie, że też tempo ćwiczenia jest dosyć spokojne. Kiedy już przyspieszycie troszeczkę swój oddech, poczujecie, że lekko Wam się zaczyna podnosić temperatura ciała, jest już Wam trochę cieplej, możecie przejść do trochę intensywniejszych form rozgrzewki, jak chociażby bieg w miejscu. W biegu w miejscu już tempo jest szybsze, trochę bardziej chce nam się oddychać. Mi się troszeczkę ciężej mówi, dlatego że potrzebuje więcej tlenu. Nie mogę się skupić tak łatwo na mówieniu. Kolejną opcją są różnego rodzaju podskoki, jak chociażby pajacyk. Można również wykonać podskoki w przód tył z wymachami ramion. Jest na przykład bieg bokserski w miejscu, czyli wysokie unoszenie kolan i uderzanie przeciwną ręką w przód. Na tym etapie rozgrzewki możemy również włączyć przeskoki ze skrętem. Łącznie powinno wyjść takich ćwiczeń około 2-3 minuty. Możemy to czasem przedłużyć do 5 minut. Można te ćwiczenia oczywiście sobie urozmaicać na różny sposób, ale my zajmujemy się najpierw podstawami. Teraz przechodzimy do rozgrzewki różnych segmentów ciała od góry w dół. Zaczniemy od głowy i szyi. Pierwszą propozycją jest stojąc, skłony w przód i w tył. Drugą opcją są skręty głowy. Kolejną skłony głowy do boku. Następnie przechodzimy do ćwiczenia obręczy barkowej oraz stawów łokciowych, gdzie również jest wiele ćwiczeń. Dzisiaj zaprezentuję Wam kilka. Na przykład wymachy rąk w tył, zgiętych oraz prostych. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejną opcją są krążenia przed ramion do środka i na zewnątrz. Następną wersją są wymachy ramion w bok oraz w
górę i w dół. Wyciągamy ręce w przód i robimy na raz wymach ramion w bok i powrót. Dwa, prawa ręka w górę, lewa ręka w dół i powrót. Trzy, w bok i powrót. Cztery, lewa ręka w górę, prawa w dół i powrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Można też wykonać ćwiczenia bardziej skomplikowane koordynacyjnie. Na przykład skurcz ramion na raz, wyprost w bok na dwa, bokiem w górę na trzy i opus na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Albo w trudniejszych wersjach, kiedy jedna ręka wykonuje inną pracę, druga wykonuje inną pracę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz przejdziemy do nadgarstków. Nadgarstki możemy rozgrzewać na różne sposoby. Na przykład wykonując najprostsze krążenie. Możemy również chwycić za jeden nadgarstek i ręką wykonywać krążenie. Ważne jest wtedy, abyśmy wykonali tyle samo krążeń jedną i drugą ręką. Tyle samo krążeń w jedną i w drugą stronę. Następnym ćwiczeniem może być na przykład zaciskanie pięści ściągnięciem rąk w dół oraz otwieranie ich ściągnięciem palców w górę. Wyciągamy ręce przed siebie i teraz na raz zaciskam pięści, ciągnę je w dół, na dwa otwieram dłonie, ciągnę palce w górę. Raz, dwa, raz. Rozgrzaliśmy już głowę oraz odcinek szyjny kręgosłupa, obręcz barkową, stawy łokciowe oraz nadgarstki i ręce. I teraz przechodzimy do kręgosłupa. Tułów rozgrzewany w trzech płaszczyznach. W płaszczyźnie strzałkowej, czyli w przód i w tył. W płaszczyźnie czołowej, czyli na boki. Oraz poprzecznej, czyli robiąc rotację. Można również rozgrzać tułów w płaszczyźnie złożonej. Najpierw ćwiczenia w płaszczyźnie strzałkowej. Pierwsza propozycja, stajemy w pozycji rozkrocznej, wyciągamy ramiona w górę, na raz wykonujemy skłon dłonia w przód, na dwa wyprost. Raz, dwa, raz, dwa. Drugą propozycją w tej samej pozycji jest na raz przejście do opadu tułowia w przód z ramionami w bok. Na dwa skłon tułowia w przód, na trzy opad. Cztery, wyprost ramiona w dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejnymi ćwiczeniami w tej płaszczyźnie są ćwiczenia w pozycjach niskich, na przykład przetoczenia w siodzie skulonym. W tym ćwiczeniu bardzo ważne jest, żebyśmy mieli głowę mocno schowaną, upewnili się, że za nami nie ma nic, w co uderzymy głową i wykonywać należy to ćwiczenie powoli, aby nie zrobić sobie krzywdy, uderzając potylicą w ziemię. Głowa schowana i wykonujemy tak zwaną kołyskę. Kolejnym ćwiczeniem, jakie możemy wykonać, jest na przykład leżenie przewrotne. Z siada prostego kładziemy się na plecy, nagrywamy się nogami, wracamy do siadu prostego. Następnie, jeśli już rozgrzeliśmy tułów w płaszczyźnie strzałkowej, rozgrzewamy tułów w płaszczyźnie czołowej, robiąc ćwiczenia na bok. Na przykład w pozycji rozkrocznej chwytamy za biodra i robimy na raz wznos prawej ręki bokiem w górę, na dwa skłon tułowia w lewo, na trzy wyprost, cztery ręka wraca na biodro. Od pięć do 8 wykonujemy to samo na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Następnym ćwiczeniem jest ćwiczenie, w którym stajemy ze złączonymi stopami. Ręce splatamy nad głową i wykonujemy skłon raz w jedną, raz w drugą stronę. Raz, dwa, raz, dwa. Starajcie się, aby w tym ćwiczeniu Wasze ręce były proste. Ja niestety jestem częściowo ograniczony ruchowo poprzez to, czym się zajmowałem wcześniej i nie wszystkie ćwiczenia jestem w stanie wykonywać dobrze, ale to nie znaczy, że Wy macie powielać moje błędy. Po ćwiczeniach
na płaszczyznę strzałkową oraz czołową, przechodzimy do ćwiczeń na płaszczyznę poprzeczną. Na przykład w pozycji rozgrożnej wyciągamy ręce w bok i robimy skręty tułowia. Na raz skręt tułowia w prawo, dwa wyprost, trzy w lewo, cztery wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To samo ćwiczenie możemy wykonać z rękami za głową. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Po rozgrzaniu naszego tułowia w trzech płaszczyznach możemy przejść do płaszczyzny złożonej. Na przykład wykonując krążenia tułowia w pozycji rozkrocznej. Pamiętajcie, aby zawsze wykonać tyle samo krążeń w jedną i w drugą stronę. Kolejną propozycją są skrętoskłony. Raz, dwa, trzy, cztery. Po ćwiczeniach na tułów przechodzimy niżej na biodra, kolana i stawy skokowe. Ćwiczenia, które rozgrzewają nasze biodra, kolana i stawy skokowe, to są ćwiczenia takie jak chociażby przysiady lub inne ich wariacje. Pierwszą z propozycji jest w przysiadzie podpartym na raz wyprost prawej nogi w tył, na dwa powrót, na trzy lewa noga w tył, na cztery powrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejną opcją są przeskoki. Stajemy z jedną nogą wyprostowaną, druga noga jest ugięta i wykonujemy przeskoki. Następną wersją są przeskoki obróż oraz przejścia z przysiadu podpartego do skłonu tułowia w przód. Zwykłe przysiady czy też wypady w miejscu. Jeszcze niżej musimy zadbać o to, aby dobrze przygotować do wysiłku nasze stawy skokowe i stopy. Jednym z ćwiczeń są na przykład krążenia stopą na zewnątrz i do środka, na jedną i drugą nogę. Pamiętajcie, aby wykonać tą samą ilość powtórzeń na prawą i na lewą nogę, tyle samo krążeń na zewnątrz i do środka. Kolejną opcją są wspięcia na palce. Następną propozycją jest pronacja i supinacja stopy. To ćwiczenie może na początku stanowić problem dla wielu osób, ale uwierzcie mi, że jeśli trochę poćwiczycie, to również bez problemu je wykonamy. Stawy skokowe możemy również rozgrzewać w odciążeniu, na przykład w siadzie prostym poprzez zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy. W momencie, kiedy mamy już pobudzony układ krążeniowo-oddechowy, nasza temperatura ciała jest trochę przyspieszona. W momencie, kiedy mamy już przyspieszony układ krążeniowo-oddechowy, nasza temperatura ciała jest trochę podniesiona i nasze stawy są mięśnie przygotowane do złożonego wysiłku, wtedy możemy na koniec rozgrzewki wykonać kilka ćwiczeń, które łączą całe ciało do intensywniejszej pracy. Jeśli jesteśmy w terenie, może to być kilka szybkich podbiegów, kilka sprintów, albo skoków na odległość. W momencie, kiedy jesteśmy w domu, mogą to być na przykład popularne na crossficie i zajęciach fitness burpees. Mogą to być również różne ćwiczenia na leżąco, jak na przykład przetaczanie się
z rękami i nogami w powietrzu. Myślę, że takich ćwiczeń jest dużo więcej. Pewnie znacie jakieś inne ćwiczenia, czy z lekcji wychowania fizycznego pamiętacie, jak robiliśmy inne ćwiczenia lub inne wariacje tych ćwiczeń, jak i z innych zajęć pewnie też masę ćwiczeń znacie. Na następnym, na tym WF-ie chciałem wszystkie te ćwiczenia Wam przypomnieć. Na następny WF z tych ćwiczeń sami sobie ułożycie rozgrzewkę, a ja zajmę się tylko częścią główną. A na kolejnych WF-ach znowu będzie możliwość, abyście sami ułożyli ćwiczenie, rozgrzewkę według tego schematu, ale wybierając zupełnie inne ćwiczenia. Mam nadzieję, że po WF-ie czujecie się troszeczkę pobudzeni, może jest lekkie zmęczenie, ale WF nie dał Wam tym razem za bardzo w kość. Życzę powodzenia!